Michał Adamski, dzień dobry. Zapraszam Państwa na niedzielne główne wydanie zbliżeń. Zaczynamy od informacji o tragedii nad wodą. Z zalewu Koronowskiego wyłowiono ciało mężczyzny, który zaginął w sobotę. Okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja. Jak przekazał oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, mężczyzna znajdował się w jeziorze i w pewnym momencie zniknął pod wodą. Mężczyzna miał zniknąć pod taflą wody, dokładnie okolice miejscowości Sokole, Kuźnica, gmina Koronowo, powiat bydgoski. Na miejsce zostały skierowane pobliskie jednostki ochotniczych straży pożarnych ze sprzętem pływającym i specjalistyczna grupa ratownictwa wodno-nurkowego stacjonująca w jednostce ratowniczo-gaśniczej numer 1 w Bydgoszczy. Po ponad 2 godzinach działań nurek odnalazł mężczyznę pod powierzchnią wody. Został on wydostany na powierzchnię. Ratownicy medyczni niestety stwierdzili zgon tego mężczyzny. Jest to ofiara śmiertelna tego zdarzenia i tutaj wszelkie okoliczności właśnie tego zdarzenia będzie ustalała już dalej policja. Spore utrudnienia w centrum Bydgoszczy. Przed południem na ulicy Gdańskiej wykoleił się tramwaj. Przywracanie ruchu trwało 2 godziny. Nikomu nic się nie stało. Do wykolejenia tramwaju doszło tuż po godzinie 10 na ulicy Gdańskiej w Bydgoszczy przy przystanku Plac Praw Kobiet. To newralgiczny punkt, kursują tam tramwaje kilku linii. Awaria spowodowała spore opóźnienie i doprowadziła do tymczasowej zmiany tras tramwajów. Jednostki Straży Pożarnej oraz ekipy MZK usunęły wykolejony zestaw krótko przed godziną 12. Dopiero wtedy po niemal 2-godzinnym paraliżu tramwaje wraz z pasażerami wróciły na swoje trasy. Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa Krzysztofa Włodarczyka zainaugurowała obchody jubileuszowe w parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. To szczególny rok dla parafii na bydgoskim Szwederowie, która świętuje stulecie istnienia. Parafia Matki Boskiej Nieustającej Pomocy na bydgoskim Szwederowie obchodzi stulecie istnienia. Parafianie nie ukrywają, że jest to dla nich chwila szczególna. Mój kościół najładniejszy i najlepiej się czuję w nim. Jesteśmy dumni z naszego kościoła, jesteśmy dumni z naszej parafii, z naszej wspólnoty. Dla następnych pokoleń poświęcono pamiątkową tablicę. Poświęcenia wspólnie dokonali ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej oraz biskup senior ksiądz Jan Tyrawa. Następnie biskupi wzięli udział w mszy świętej. Nabożeństwo było koncelebrowane przez księży, którzy pełnili posługę w parafii na bydgoskim Szwederowie w ostatnich latach. W ten sposób został zainaugurowany rok jubileuszowy. Ksiądz proboszcz zaprosił wszystkich tych, którzy pracowali. Jest ich jeszcze z nami 55. Liczymy, że większość z nich przyjedzie na jubileusz. Tradycję jubileuszy rozpoczął w 1300 roku papież Bonifacy VIII. Rok jubileuszowy powinien odbywać się chociaż raz na jedno pokolenie. Wiąże się głównie z ogromnymi łaskami otrzymywanymi od Boga, ale jednocześnie łaskami przekazywane przez ludzi innym. Z jubileuszem wiąże się także przywilej darowania i łaski, czyli rozpoczęcia od zera, od nowa, relacje międzyludzkie i relacje z Panem Bogiem. Opisują je między innymi encykliki świętego Jana Pawła II, który zainicjował wprowadzenie Kościoła katolickiego w trzecie tysiąclecie, nazywane wielkim jubileuszem roku 2000. Po mszy świętej wręczonych zostało 21 medali. Otrzymały je osoby zasłużone dla parafii. Bydgoszcz, Edyta Starczewska. 10. papieski rajd rowerowy z okazji 10. rocznicy kanonizacji świętego Jana Pawła II. Blisko 200 rowerzystów wyruszyło dzisiaj w trasę z Bydgoszczy do Brzozy, by złożyć kwiaty przed pomnikiem papieża Polaka. Po 1,5 godziny drogi uczestnicy 10. rowerowego rajdu papieskiego dotarli na nietypową metę. Był nią pomnik świętego Jana Pawła II, znajdujący się przy kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Brzozie. To są też takie rajdy z jakimś przesłaniem, bardzo też właśnie religijne, bardzo dużo tutaj takich, a ja no, jestem religijna, wierzę w Boga. I to wszystko, to nie jest taki tylko przejazd, to zawsze niesie coś więcej ze sobą.
Tym razem uczestnicy rajdu upamiętnili 10. rocznicę kanonizacji papieża Polaka, która przypadała 27 kwietnia. Jan Paweł II był tam zawsze ważną postacią dla naszej rodziny i dla mnie jako młodzieży, więc teraz jako dorosła osoba chcieliśmy w ten sposób pokazać, że to był ktoś ważny dla nas i żebyśmy o nim pamiętali przede wszystkim. Ja czuję się przedstawicielem pokolenia naszego papieża. Uważam, że należy robić wszystko, aby pamięć o nim przetrwała nie tylko w formie kremówek i w formie tego, co zewnętrzne, ale także, abyśmy na co dzień starali się żyć zgodnie z tym, jak nas nauczał. Święty Jan Paweł II popełnił takie dzieło, do którego warto powracać, pamięć i tożsamość. Bez pamięci my nie zachowamy tożsamości i dlatego my powracamy do jego tradycji po to, żeby zachować tożsamość. Pamięć o kanonizacji papieża uczciło w formie rajdu prawie 200 osób. Drugie tyle dołączyło do rowerzystów podczas pikniku. Wspólnie utworzyli na boisku wielki napis Święty Jan Paweł II. Postanowiliśmy, tak jak to było 10 lat temu, ten żywy napis utworzyć uczestnicy rajdu wspólnie z mieszkańcami gminy Nowa Źwielka. I myślę, że nie tylko, bo widzę po rejestracjach, że nawet ludzie z Inowrocławia przybyli. Podczas wydarzenia nie mogło zabraknąć uwielbianych przez papieża kremówek oraz góralskiej muzyki. Przypominała ona o wielkiej miłości Karola Wojtyły do górskich wędrówek. Brzoza, Marcelina Bociek. Bydgoscy harcerze z Kówca ZHR kolejny raz wezmą udział w obchodach rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Walki zakończyły się 18 maja 1944 roku. Trwają przygotowania do wyjazdu do Włoch. Dla młodych ludzi to będzie żywa lekcja historii, tym cenniejsza, że sami na swój wyjazd musieli zapracować. Tak prezentowali się harcerze rok temu podczas obchodów 79. rocznicy bitwy pod Monte Cassino. Młodzi z bydgoskiego Chówca ZHR uczestniczyli m.in. w polowej mszy świętej połączonej z odczytaniem apelu poległych na polskim cmentarzu. Rzecz dla mnie niebywała, że oni dali radę, zdobyli ten klasztor i to, ile tam wysiłku i trudu było, żeby zdobyć, żeby zawalczyć o niego, wygrać, to jest nie do pomyślenia. Się nie mogę doczekać wyjazdu. W zeszłym roku też byłem, no i mi się bardzo podobał ten wyjazd. Bardzo mi się podobała ta właśnie służba. Przygotowywali się do wyjazdu od roku. Harcerze z bydgoskiego Chówca ZHR czytali o przebiegu i znaczeniu bitwy pod Monte Cassino. Ćwiczyli musztrę. Podjęli także dodatkowe zajęcia, by uzbierać potrzebne pieniądze na wyjazd i stroje. Uczymy chłopaków, że nic nie ma w życiu za darmo. Jeżeli chcemy coś poważnego zrobić, to trzeba na to najpierw zapracować. To przygoda, ale też wyzwanie. Umundurowanie, buty, hełmy, a także broń. Takie same jak 80 lat temu posiadali żołnierze drugiego korpusu, którzy walczyli pod Monte Cassino. Całe to wyposażenie to jest mniej więcej wzór wyposażenia żołnierza polskiego spod Monte Cassino, czyli brytyjskie tak naprawdę. Tak? Brytyjskie hełmy, pasy, broń, czyli tak zwane karabiny Enfieldy, ładownice oraz buty. Tak, buty, które były przekleństwem tamtych żołnierzy, dlatego że były podkute, a przyszło mi walczyć w terenie takim kamieni. Noszenie tej broni, trzymanie jej, te hełmy, no, nie są też najwygodniejsze, wbijają się w głowy. Bardzo chcemy to zrobić, to nie jest, nikt nie jedzie tu za karę, wszyscy wiedzą, na co będą gotowi. Pewne cierpienie jest wliczone, że tak powiem, ale to jest cierpienie chyba, którego chcemy i potrzebujemy jako młodzi. We Włoszech harcerze z Bydgoszczy spotkają się ze swoimi kolegami z Litwy i Wielkiej Brytanii. Podczas uroczystości tworzyć będą jeden zgrany organizm. To okazja, by być w miejscu szczególnym, ale także, by oddać hołd tym, którzy 80 lat temu wykazali się odwagą i bohaterstwem. Niezwykła lekcja historii sprawia, że o bitwie pod Monte Cassino pamiętają kolejne pokolenia. Turandot Giacomo Pucciniego to kolejny spektakl zaprezentowany na 30. Bydgoskim Festiwalu Operowym. Powstałe 100 lat temu dzieło wystawił zespół Lwowskiej Opery Narodowej. Publiczność obejrzała imponujące pod względem muzycznym, pełne chińskiego kolorytu przedstawienie w międzynarodowej realizacji. Tytułowa Turandot to okrutna chińska księżniczka, która kandydatom do swojej ręki zadaje 3 zagadki. Jeśli prawidłowo ich nie rozwiążą, giną, a mandaryni bawią się wówczas ich ściętymi głowami. Śpiewająca Turandot Kateryna Mykołajko zachwyciła skalą swojego głosu i prawdziwie królewskim kostiumem. Холодна і жорстока
Turandot nie bez powodu jest zimna jak lód. Pamięta historię swojej poprzedniczki, pramatki rodu, która została porwana przez cudzoziemca i skrzywdzona. Turandot boi się powtórki tego losu. W niej jest strach, dlatego tak się zachowuje. Wielu widzów, oglądając Turandot, czeka na najsłynniejszą arię tenorową, jaką jest Nessun Dorma, Niechaj nikt nie śpi tej nocy, wykonywaną przez Kalafa, przybysza, któremu udało się rozwiązać wszystkie trzy zagadki i zdobyć księżniczkę Turandot. Dla wykonującego tę partię Aleksandra Herewyka w obecnej sytuacji wojny słowa te nabierają dodatkowego znaczenia. Wczoraj u nas była wielka rakietna ataka. Wczoraj u nas był znów atak rosyjski. Nessun Dorma była więc w Ukrainie. Nikt nie spał. Jak widać, sztuka łączy się z życiem. Tej roli zresztą uczyłem się też w czasie wojny, więc partia Kalafa ma dla mnie podwójne znaczenie. Lwowska inscenizacja Turandot w reżyserii Michała Znanieckiego miała też bydgoski akcent w postaci chóru dziecięcego Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych. Dzieci przygotowane przez Agnieszkę Sowę po raz pierwszy wystąpiły na scenie Opery Nowa. Dzisiaj jeszcze doszło zadania aktorskie, więc sobie znakomicie poradziły. Są przeszczęśliwe, wzruszone i nie wyobrażają sobie życia chyba bez sceny teraz. Lwowski spektakl zapewne na długo zapamiętany zostanie przez widzów gorąco oklaskujących wykonawców. Tak potężnej dawki muzyki i wzruszeń szybko się nie zapomina. A 29 kwietnia gościem festiwalu będzie francuski zespół La Folia, który zaprezentuje program złożony z muzyki barokowej i hip-hopu. Bydgoszcz, Urszula Guźlecka. A więcej o tym, co się dzieje na scenie i za kulisami Opery Nowa w studiu Bydgoskiego Festiwalu Operowego dzisiaj o godzinie 18.50. Na co dzień pomagają w wykrywaniu materiałów wybuchowych, wspierają funkcjonariuszy na przejściach granicznych i ratują ludzkie życie. Dzisiaj jednak świętują. W ostatnią niedzielę kwietnia jest obchodzony Międzynarodowy Dzień Psa Ratownika. Loco to certyfikowany pies ratowniczy służący w grupie poszukiwawczo-ratowniczej OSP w Gościeradzu. Czworonóg przyszedł na świat 8 lat temu w Międzynarodowy Dzień Psa Ratowniczego. Nie dziwi więc fakt, że dzielnie pełni służbę u boku człowieka. To było jego przeznaczenie. Loco może pochwalić się również tym, że był pierwszym psim ratownikiem w Kujawsko-Pomorskiem. Przez to, że on był tutaj pierwszy i jakby uczestniczy w każdej z tych akcji, na które jesteśmy dysponowani, to tych akcji jest ponad 30 u niego na koncie i u mnie jakby też na koncie. Natomiast akcji poszukiwawczych w ogóle w naszym województwie odbywa się dużo więcej. Paco natomiast do służby trafił ze względu na nieco krnąbrne psie zachowanie. Paco był normalnym psem rodzinnym. Stał się psem mojej córki. Natomiast ta podróżmy w momencie takim, kiedy stał się równoważnym partnerem jej zabaw. No i trzeba było jakby czymś się zająć, żeby nam nie rozebrał po prostu kanapy lub zająć się innymi rzeczami. Więc zaczęliśmy szukać różnego typu aktywności. Szkolenie takiego czworonoga zaczyna się w momencie przywiezienia go do domu. Aby zostać ratownikiem, pies musi posiadać odpowiednie cechy, takie jak wytrzymałość, gotowość do pracy z przewodnikiem oraz całkowity brak agresji wobec człowieka. Potem przychodzi czas na egzaminy. Psy certyfikowane są przez Państwową Straż Pożarną. Pierwszy etap to jest tak zwany egzamin zerowy, który sprawdza predyspozycję psa i jest obowiązkowy, żeby w ogóle podejść do dalszych kroków. Następnym krokiem jest zaliczenie kursu technik i taktyk poszukiwawczych. W Polsce rozróżnia się dwie kategorie psiego ratownictwa. Są to poszukiwania terenowe oraz gruzowiskowe. Uprawnienia nie są dawane raz na zawsze. Należy je co roku odnawiać. W Państwowej Straży Pożarnej służy obecnie 27 psów, spośród których ważną specjalność gruzowiskową posiada obecnie 14. Ponadto w Ochotniczych Strażach Pożarnych 24 psy ratownicze posiadają ważną specjalność gruzowiskową, a 108 psów ratowniczych posiada ważną specjalność terenową. Zwierzęta te są w stanie zastąpić pracę aż 150 osób, a ich ponadprzeciętny węch pozwala wyczuć zapach człowieka z odległości 800 metrów. Psy są w stanie wyczuć więcej cząstek zapachowych niż człowiek. Jeżeli nie pozwolimy mu się obwąchać, to tak jakbyśmy się z nim nie przywitali. To właśnie dzięki psim zmysłom udaje się wykryć wiele nielegalnych procederów. Szanujmy więc te czworonogi nie tylko od święta.
To była Dominika Sikorska, a w studiu już Maciej Pieszczyński, czyli czas na informacje sportowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Wioślarska dwójka podwójna wagi lekkiej kobiet z kwalifikacją olimpijską. W osadzie płynęły Martyna Radosz z RTW Bydgoszczy oraz Katarzyna Wełna z AZS-u AWF Kraków. Przepustkę do Paryża wywalczyły podczas regat kwalifikacyjnych w węgierskim Szeged. Cały wyścig ułożył się od początku do końca po naszej myśli. Jesteśmy w pełni usatysfakcjonowane, że zrealizowałyśmy założenia, które postawiłyśmy sobie przed wyścigiem. Sam wyścig nie był dla nas ciężki. Rywalki okazały się dużo słabsze, ale ulga za linią mety była naprawdę ogromna. Więcej informacji sportowych o 21.45. Maciej Pieszczyński, dziękuję bardzo. Dziękuję. A my kończymy główne wydanie zbliżeń. Nasz wieczorny serwis o 21.30. Dziękujemy Państwu i do zobaczenia.